stabilne 7 stopni na plusie, chociaż mocno rześko. Z rana zaatakowały mgły, ale teraz już jest całkiem fajnie. Siemanko, witajcie. Zanim zaczniemy, muszę zrobić małe sprostowanie i przeprosić was jednocześnie. Wrócimy do tematu na chwilę siodełka Bontrager Verse. Ja tam przy okazji jego prezentacji i później opowiadałem, że sklep, w którym kupowałem, zapewnia możliwość bezproblemowego zwrotu w ramach gwarancji 30-dniowej Treka Bontragera. No i tutaj ok, wszystko faktycznie tak jest, zwrot jest jak najbardziej możliwy, ale moja wina, nie doczytałem, nie doinformowałem się, bo jak się okazało już po fakcie, kiedy siodełko już odesłałem, dostałem wiadomość ze sklepu, że wszystko pięknie, ale pieniążków na konto mi zwrócić nie mogą, bo ta gwarancja owszem obowiązuje, ale na zasadzie, że dostaje się do sklepu kupon czy też bon na określoną sumę, jaką zapłaciliśmy za siodełko akurat w tym wypadku, i mogę sobie do końca przyszłego roku ten bon wykorzystać. Także no, pretensje mogę mieć tylko do siebie, bo nie sprawdziłem dokładnie, aczkolwiek mały żal do sklepu też mam, bo taka informacja nie jest ogólnie dostępna, tylko gdzieś tam ukryta i trzeba naprawdę chcieć się do niej dokopać, żeby ją znaleźć. No ale cóż, trudno, mea culpa, jak to mówią. Tak czy inaczej, miejcie to na uwadze, gdybyście coś chcieli z Treka Bontragera kupować do sprawdzenia w ramach tej gwarancji. Nie wiem, jak to za granicą wygląda, ale polskie sklepy, no tylko zwrot w postaci bonu. Tak bardzo ukryty, ale jest. Wjazd na nowo powstałą drogę. Jak widać, piesi nieprzyzwyczajeni do rowerzystów, ale to już standard. I coś się tu dzieje. Całkiem fajnego. Chociaż jak byłem ostatnio, to jeszcze sporo do zrobienia im zostało. Tutaj szeroki, piękny najazd. Te ścieżki w parku to już były dawniej. W ogóle brakuje mi takiej inwestycji, która potrafiłaby wykorzystać potencjał, jaki daje rzeka Brynica. Bo można by naprawdę fajne rzeczy porobić. Sprawdźmy, jak ta inwestycja wygląda. Nie było przyjemne. Mostek, zdaje się, zostanie.
tam kawałek musiałem poprowadzić. Nie nadawało się kompletnie do jazdy, ale się dzieje. Tu już sporo odcinków, jak widać, pierwszą warstwę dostało. Bardzo przyjemna alternatywa do jazdy ruchliwą drogą, która nie tak daleko biegnie. Leżało to odłogiem, nic się tu nie działo. I proszę, jak ktoś wpadł na bardzo fajny pomysł. Takie inwestycje to ja szanuję. Hechło nakło oczywiście, świetne miejsce, chociaż nie w weekend przy dobrej pogodzie, bo natłok ludzi.
53 km, 9 stopni, a cieplej to już nie będzie. 12:24. A jak na chwilę odpuściłem, zobaczcie, jak chłopaki odskoczyli. No tu przewaga lekkiego, sportowego roweru jest znaczna, nie? Dopóki się trzymasz koła, jest ok. Jak odpuścisz, to już naprawdę ciężko dogonić. Dobra przerwa, nie jest zła. Takie sztywne 5% cały czas. Fajny podjeździk. O, pajęczynka. Jeszcze babie lato. Kopcą już w kominach, kopcą. No jaka seria podjazdów mnie potem czeka. Niektórzy to chyba jakiegoś przodka wykopali i w piec wsadzili. Czym oni tam palą? Ale jeszcze pięknie zielona trawka, zobaczcie. No nic, 72 km. Ja już zabijam do domu. Wystarczy jak na pierwszy kontakt z takim bardziej chłodnym powietrzem. Już te śmieci. Nie ma co przesadzać, ale powoli trzeba się już przestawiać na jazdę w takich mroźniejszych warunkach. Także dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się zdrowo. No i do zobaczenia gdzieś w kolejnym filmie. Mam nadzieję. Na razie. Hej!